Cześć, witam wszystkich. Tu pucharek Wojna Totalna. Jest to pucharek, w którym musimy wygrać rundę gwinda, osiągając przynajmniej 187 punktów. Ja wam pokazuję tutaj na mapie bardzo fajne miejsce, gdzie możemy zagrać w gwinta i gdzie będziemy grać przeciwko tym, jak to się nazywa, Talii Królestwa Północy. O. A to dlatego, że wykorzystują właśnie oni szpiegów. Teraz wam pokażę mniej więcej, jak mój deck jest zbudowany, czyli ta moja talia, jak ją sobie zbudowałem. I to, jak widzicie, mamy karty, które ja wykorzystałem właśnie, żeby zwiększyć sobie szanse na to, żeby osiągnąć właśnie ten pułap 187, a nawet więcej. Pamiętajcie tutaj komandos niebieskich pasów, ja tego nie wykorzystałem, ja to później usunąłem z tej talii, żeby zwiększyć szanse wylosowania szpiegów czy też innych kart. Oczywiście też warto wspomnieć, żeby karty, które się ze sobą łączą, żeby je właśnie wykorzystać, ale nie musimy ich wykorzystywać wszystkich. Wystarczy na przykład, jak tutaj widzicie, mam z tego, co strzelają z łuków, rębacze Skrinfrit, chyba dobrze powiedziałem. Także pamiętajcie, tych komandos niebieskich pasów ja nie wykorzystałem. Jak tutaj zauważycie na początku, jak rozpocząłem i gdzie miałem wybór i gdzie można było wymienić, ja przez przypadek całkiem wymieniłem sobie jednego ze szpiegów. Już chciałem zrezygnować, ale jak zobaczycie, jakoś się udało. W każdym bądź razie, z samym początkiem oczywiście wykorzystujemy naszych szpiegów, żeby zwiększyć ilość kar, które możemy położyć na stół. Tak jakby na stół. Oczywiście to jest tylko w ramach informacyjnych ten cały filmik, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, żebyście dobrali odpowiedni deck z odpowiednim graczem, żeby właśnie zwiększyć tą szansę na to, żeby wygrać. Jeżeli oczywiście macie inną metodę, inne miejsca, to zapraszam do komentarzy, żebyście pisali o tym i pomogli też innym graczom, którzy może będą mieli z tym problem. Dla mnie to był problem. Ja stwierdziłem, że to jest dla mnie pucharek, którego nie. Po prostu mógłbym go po prostu nie zdobyć, jeżeli był nieosiągalny dla mnie. No ale trochę bawiąc się z samą talią, stwierdziłem, że im w sumie mniej kart będę miał i karty takie, które mogłyby mi zapewnić tą wygraną, takie sobie ułożyłem. I tylko to zrobiłem po to, żeby zdobyć ten pucharek. Nie wchodziłem, wiem, że są ludzie, którzy zdobywają ponad 250-280 punktów na jedną rundę, ale ja takim gościem nie jestem, który to chciał zrobić. Ja chciałem zdobyć pucharek i mniej więcej przedstawić, jak to wygląda w grze, jakie karty wykorzystywać i mniej więcej przedstawić właśnie taką rundę, żeby wygrać. Ja tutaj, jak widzieliście, wyłożyłem sobie te moje karty szpiegowskie i oczywiście liczę na to, że mój przeciwnik też będzie je wykorzystywał i ja je będę mógł tą dummy kartą, czyli tym takim jakby strachem na wróble, przejąć je i znowu się wykorzystać, żeby znowu zwiększyć ilość kart w mojej talii. Przede wszystkim ja tu wykorzystałem właśnie karty specjalne, znaczy karty tych, te, nie wiem jak one się nazywają, super karty, te co tutaj widzicie, karty bohaterów chyba to się nazywa. Nie wiem, nie pamiętam teraz wszystkich nazw tych wszystkich kart. Jeżeli coś macie odłożone już, czyli jak tam wykorzystaliście w jakiejś jednej, w pierwszej rundzie i ją przegraliście i one wpadły tutaj w boku, to karta z tym właśnie krzyżem, czyli tej pierwszej pomocy, można tak powiedzieć, będziecie mogli to wykorzystać. Czyli jak przeciwnik położył na waszą stronę jakiegoś szpiega, będziecie później mogli tę kartę wykorzystać i wziąć sobie tego szpiega i znowuż go położyć, czyli znowuż zwiększyć waszą talię. Ja tu chyba nawet nie wykorzystałem wszystkich kart z mojej talii, która jest teraz odwrócona tam, gdzie macie tą dziesiątkę. Ale to dlatego mówię, to jest tylko i wyłącznie w ramach informacyjnych, żeby zbudować ten deck, żeby dać tą szansę, jeżeli komuś po prostu nie idzie ta gra,
Nie każdy jest specjalistą w tą grze, ja sam nie jestem. Znam głównie zasady, jak i co wykorzystywać. Ale tu możecie sobie zobaczyć minimalnym wysiłkiem, żeby zrobić tam pucharek, żeby zwiększyć tam szansę go zdobycia. Oczywiście też nie będzie to na pewno za pierwszym razem. Musicie, to jest takie losowe, że o masakra i musicie naprawdę dobrze trafić. Jak ja na przykład dobrze trafiałem, to przeciwnik miał kartę z mgłą albo zamrozi moje jednostki i po prostu już stwierdziłem, że trzeba grę poddać, bo nie ma szans po prostu na wygranie. Trzeba dobrze też trafić w karty i dobrze też trzeba trafić w przeciwnika, czyli wszystko musi się dobrze ułożyć i wtedy można spróbować wygrać taką rundę właśnie z taką ilością kart. Jak widzicie, główny nacisk położyłem na katapulty i oczywiście trębacze, które zwiększają tą, jakby zdwajają tą jednostki, te wszystkie jednostki na tym polu. Także w każdym razie, no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Weźcie sobie, wybierzcie też króla, który ma tą właśnie zdolność, żeby właśnie wystawić tego trębacza na podwojenie. Mam nadzieję, że Wam filmik w jakikolwiek sposób się przydał. A jeśli macie jakieś inne metody na zbudowanie deku, to piszcie w komentarzach. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia i dzięki za oglądanie.